dobry, dzień dobry. Ostatni nasz dzień pobytu. Brak planu. Być może ten plan się zrealizuje tu. Może tu. No i to na jakichś trochę spacerkach. Spacerkach po plaży, po mieście. Znaczy jest spokojne, bardzo morze, spokojne morze. Będzie można iść na snorkeling. No i tak jest każdego śniadania. Dostajemy jajko. Jajko oczywiście nie jem. W związku z czym koty mają wyżerę. Ale ci proszę. No dobra, już się. A na śniadanku mamy tak. Ohydny chleb. Na szczęście mam swój serek. Soku dobrego nie ma. Na szczęście mam swój sok. Trochę owoców. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ja też muszę sobie przynieść owoce. Herbaty nie piję, kawy nie piję. Trochę owoców zjem, jogurtu nie jem, miodu nie jem, dżemu nie jem. Masła nie jem. Więc zestaw śniadaniowy generalnie w 99% obejmuje to, czego nie jem. I tak to jest z moim jedzeniem. Posiłków gdzieś. Proszę Państwa, leżaki dzisiaj były w użyciu, a nawet w użyciu jest basen. Jak woda? Zimna. To pasuje do tego upalnego słońca. No. Także aż nie może wejść. Jest tak ciekawa. Jak ktoś ma wejść, to się już raz zastanowi. Wybraliśmy się na mały Dahab walking tour w stronę południową, czyli opłotkami. To są palmy, tam są daktyle. To są palmy daktylowe. A daktyle spadają. Wyglądają jak kupy. Wyglądają jak kupy na chodniku, ale to nie są kupy, tylko daktyle. W tą stronę jeszcze nie byłem. A tutaj kolejna szkoła. Kolejny ośrodek. Chyba do niego też pisałem. Coś mi się tak przypomina. Kolejne restauracje. Generalnie
same, same, but difference. A tu jest tak główna deptak nadmorski. Po jednej stronie restauracja, po drugiej hotele i szkoły nurkowe. Masę pozamykanych, tak tutaj porozkładanych. Jeszcze ciekawego. Psy zmęczone słońcem. Odpoczywają w cieniu. To jakieś biuro turystyczne. Kolejna szkoła nurkowa. Hello. 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 Yeah. Bardzo mili, bardzo mili. Oczywiście. Nie, naprawdę, tu bardzo mili są. Widzisz, co się pisze? Gabr el Bint. A ja to znalazłam. My tutaj nurkowaliśmy właśnie na Gabr el Bint. No i tam widzisz... A to tam na tym Tistlegor. To jest chyba przy Szarm bardziej, tam nie byliśmy. Tu jakiś hotel burzą. Aha, bo funkcjonuje. Normalnie. Basen. Leżaczek z widokiem na kurs. A tu doszliśmy, nie trochę. Doszliśmy właśnie do momentu, gdzie kończy się zabudowa, a rozpoczynają się takie niedokończone budowy, niedokończone hotele, które są te dziesiątki. Przed kryzysem, przed rewolucją bardzo intensywnie zaczęto tutaj rozbudowywać, porobiono właśnie drogi. Wyznaczono takie kwartały nowe do zabudowy. No i w kierunku drugiego Szarm to zmierzało. Przyszła rewolucja, przyszedł kryzys w turystyce, potem samolot rosyjski, który spadł, jeszcze większy kryzys i padło to wszystko i stoją setki takich niedokończonych hoteli. Eksplorujemy taki opuszczony hotel. Tak, ten na pewno działał. Ten nie jest niedokończony, tylko opuszczony. Były baseny, plac zabaw, tu była restauracyjka, a tamta część może działa. Tu jakieś stare kuchnie zostawione. Proszę? A, tam coś działa, tamta część chyba działa. I taka restauracja to była w takiej jakby grocie udawanej. Zobaczcie, nawet zostały te, jak ktoś zbiera. Może ktoś zbiera? Może ktoś zbiera? Nie, tam się od góry świeci. Czy ktoś zbiera? Podkładki? Piwa? Możemy chyba wziąć. Patrzcie, taki opuszczony lokal. Nawet jakiś tu sprzęt został muzyczny. Głośnik jakiś ma. Wzmacniacz. No tak. Może tu nie wygląda, bo bardzo zakurzone. Używane. Gdzie? Wiatr. Tutaj wiatr. No. Co, wracamy? Popołudnie w Dahab. Tutaj kafe, kawiarnia nasza ulubiona, nie tylko nasza. Tu mamy policję. No tu mamy pełny widok na Dahab. Morze ostatnia kolacja w Dahab. Przednio byliśmy w tamtej restauracji Lefket, gdzie dostaliśmy gazpacho z lodem mrożone. Na szczęście
po reklamacji sami wpadli na pomysł, że nie należy liczyć. Dzisiaj jesteśmy... Ale jeszcze gdzieś w Rajdziu, jest kitchen. Drogo to będzie. Co mają? Dali na samos. So you mix. We have a lot of fruit, all seasonal fruit, whatever seasonal fruit we bring. If you want to mix, we can make you mix melon, lemon, guava. No, I have like lemon, guava, and mint. I think what will go well together. I like guava. I don't think lemon doesn't go with guava to start with. And go guava for go well. Orange, carrot, mango. That's a good mix. And what is guava? Melon, guava. Melon and guava will go together. Take this one. Yeah. Okay, melon, guava. Yeah. Orange juice. Just orange. Yeah. And I know. We already decided, yeah. This vegan antipasti? Antipasti? Yeah. What's this? And what's fish this? And chips. Fish and chips, but without sauce. Yeah. Sauce on the side anyway. But no. Okay. Yeah, so fish and chips and this vegan antipasti, yeah. Great. Thank you. Zobaczcie, jaki piesek. Are you vegan or vegetarian? Vegetarian, rather. Okay. Because vegan, okay, you get some other stuff I can sell. So I want vegan. Vegan shirt, yeah. What's the difference? Vegan, the vegetarian? Difference. No takie, że może jajko jest tam. A ja nie chcę. O, tu jest Wi-Fi. Vegan i vegetarian. A jak to się, skąd to się wzięło? To dla mnie wszystko to samo, czyli trawa. A, bo tu rekata łapie. Człowiek nie krowa. Musi jeść mięso. W związku z czym będzie? Fish and chips. Jak żeby inaczej. Muzyczka gra. Żegnamy Dahab. Jeszcze jutro spokojnie. Jest to wieczór pożegnalny. Jutro jest pakowanie. Przyjedziesz tu za rok. Ja się nie spakowałam. Jutro pakowanie, podróż, Rise Fiber. Ja nie mam żadnego rajzu. Stres, nerwy. Nie, ja mam tylko przykrość taką, że to jest strasznie ten samolot. Nie, żartuję, ja też z podróżą to nie mam żadnego problemu. No ja mam tylko z podróżą. Że trzeba wrócić z niej. Trzeba wrócić, to nie jest takie złe. A patrz, piesek siedzi przy stole. Poczekajmy, zobaczymy co nam przyniesie. Słuchajcie, przyszły soczki i jest jak w domu. Kubki identyczne jak w domu. Kubki z Biedronki, no, generalnie. Generalnie szklanki z Biedronki. Ja takich robię codziennie. Ja takich robię shake owocowe. Codziennie ananasowego robię takiego. No. Więc można powiedzieć, że Dahab jak w domu. No i przyszło jedzonko, czyli mamy fish and chips z takimi prawdziwymi fryskami. Good. A to jest czosnkowe. Tu mamy? Humus. Humus, co to jest? Baba ganusz? Chyba nie. Falafel bowl. Jest chyba z buraków. Pieczone. To są buraczki. Buraczki. Cieciorka. Falafelek. Pieczony ananas. Pieczarki. Falafelki. Pyszne. Kurde, muszę sobie takie w domu zrobić. Nice. Moje też. Jak na razie wrażenia wizualne. Od razu mówiłam, że trzeba nie chodzić tam, tylko to jest lepsze jedzenie. Tam też było dobre. No to smacznego.